Łukasz Mojecki nie żyje. Uczestnik Show TVP miał niespełna 38 lat. Łukasz Mojecki nie żyje. Wokalista z Bitwy na Głosy miał 37 lat. Po walce z chorobą zmarł Łukasz Mojecki, który był w składzie zwycięskiej ekipy Andrzeja Piasecznego z telewizyjnej Bitwy na Głosy. Wokalista 30 sierpnia skończyłby 38 lat. O śmierci Łukasza Mojeckiego poinformował jego przyjaciel Darek Janik, z którym w ostatnim czasie prowadził audycję z muzyką rozrywkową i wywiadami z polskimi artystami w radomskim Radiu Rekord. Łukasz Mojecki pierwsze kroki na muzycznej scenie stawiał w 2009 rok. Piosenka, Pain. Rok później wydał utwór Myśli, powstały przy współpracy z producentem muzycznym Darkiem Janikiem i formacją Alchemist Projekt. W dorobku miał też nową wersję piosenki Haliny Benedyk, Mamy po 20 lat, nagraną z jej udziałem. Zobacz, ponownie przy współpracy z Alchemist Projekt i Darkiem Janikiem oraz Aleksandrem Maliszewskim, prywatnie mężem Haliny Benedyk. Łukasz Mojecki w programie Bitwa na Głosy. Szeroka publiczność poznała wokalistę rodem z Domaszowic w gminie Masłów, województwo świętokrzyskie, w 2012 roku. Wtedy wziął udział w programie Bitwa na Głosy TVP2. Do swojej drużyny wybrał go wówczas Andrzej Piaseczny, który z prowadzoną przez siebie wokalną ekipą ostatecznie wygrał muzyczny szchow. W 2017 rok wypuścił debiutancki singiel Czas. Muzykę do piosenki skomponował Christophson, współpracownik m.in. 1-8L, Nowatora, Sylwii Grzeszczak, Mateusza Miala, Mezoczy Magdy Femme. Linię melodyczną i słowa napisał sam Łukasz Mojecki. Kolejny utwór, Mgła, Łukasz Mojecki przygotował wspólnie z Bartkiem Wroną, byłym wokalistą grupy Just 5. Pod koniec 2019 rok ukazała się piosenka Bratnia Dusza, która była zapowiedzią przygotowywanej płyty pod tym samym tytułem. Łukasz Mojecki od kilku lat mieszkał w Warszawie. Brał udział w programach Jaka to melodia, Dzień dobry TVN, czy Pytanie na śniadanie.